Początek trasy był taki trochę nostalgiczny. Chyba przez to, że właśnie w ostatnim tygodniu, dzień po dniu, doszło do naprawdę poważnych wypadków i na autostradzie A2 w Niemczech, i na autostradzie A1 w Polsce, w którym śmierć poniosły dwie młode kobiety. I tak wiecie, jedna była niedaleko, mieszkała niedaleko ode mnie, była z Jarocina, druga, z tego co pamiętam, okolice Krosna, jeszcze była strażaczką. Ta druga, o której mówiłam, to Dominika. Była nie tylko kierowcą zawodowym, ale także druhną. No i to niebywała tragedia. Zginęła dosyć młodo. Tak samo w podobny sposób zginęła właśnie kobitka z Jarocina. Najechanie na tył. Ja już w kilku odcinkach mówiłam o tym, żeby trzymać te odstępy między autem poprzedzającym a sobą. Ale wiecie, no przyczyn nie znamy. Nie wiemy, co zawiniło. Być może nawet system zawinił. Być może był to błąd ludzki, może zmęczenie, może senność. W każdym razie obie te dziewczyny no, zginęły za młodo. I tak jadąc właśnie, naszła mi taka refleksja, że no, nasz zawód taki jest. To ryzyko jest wpisane. To jest tragedia ludzka i musimy się z tym liczyć. Ależ jestem niewyspana. Jest 3:45. 3:45 i jestem w okolicy Hofu. Ale dobra wiadomość jest taka, że to jest w sumie już połowa tej pracy, więc... zaraz idę spać. Jak tylko skończę pracę. Na szczęście nie jest dużo. Kurczę, przydałby mi się urlop. Jest totalnie ciemno. Totalnie. Tak mi zapięli tyczkę na poprzednim rozładunku. Nie coś, że krzywo, to jeszcze tą wajchą do środka. 2 godziny na ostatnim rozładunku spędziłam. Rzadko tak się zdarza. I biorąc pod uwagę, że u nas jest cały czas taki pęd i tak naprawdę no, tych punktów jest więcej niż jeden, nie zostawiam towaru z jednej naczepy na hali, to cały czas jest spęd i ja po prostu już też wiele razy to mówiłam, że bardzo rzadko się zdarza tak, że właśnie czekam więcej niż godzinę na rozładunku. I gość już się zdenerwował na mnie, zaczął oczywiście sobie pokrzykiwać, jak to typowo w Niemczech wygląda nieraz, że zamiast jakoś tak normalnie rozmawiać, tym bardziej, że ja pytałam normalnie, czy da radę coś pospieszyć, czy mogłabym wziąć inną rampę i tak dalej. Zaczął się na mnie nadzierać. Dlatego już nie nagrywałam, po prostu mi się nie chciało. I kolejny rozładunek mam po przerwie i w sumie już mi się nie chce, wiecie. Jestem bardzo zmęczona, jestem niewyspana, ponieważ ten tydzień miałam w totalnym pędzie, w totalnym ciągu. Poprzedni tydzień. A ten nie zapowiada się wcale lepiej, bo tak naprawdę przyjadę z trasy w poniedziałek, we wtorek jeszcze pojadę w trasę i wrócę w czwartek, a w piątek już lecę na Opole na Master Trucka, także szykuje się naprawdę dużo roboty. I mało czasu na wszystko. Ale zwalniam tempo. Po Master Trucku zwalniam tempo i jest to już 100% pewne, więc, że tak powiem, trochę taki urlop będę miała. Nie mogę się tego czasu doczekać. Czuję się przemęczona, wiecie? Czuję się przemęczona, po prostu. W tym słowie zawiera się wszystko. Czuję się niedospana. Czuję, że mało czasu spędzam z rodziną, z synem. A w ogóle mało czasu już poświęcam samej sobie. Dobranoc, ludziska. Odezwę się do Was po pauzie. No dobra, czas ogarnąć siebie, ogarnąć włosy. Najlepiej je spiąć w sumie we warkocza, bo wtedy najmniej przeszkadzają. Więc parowałam sobie do autochowej łazieneczki, oczywiście za 70 eurocentów. Uplotłam sobie warkocza
piękna jestem, wiem o tym. No i wychodząc właśnie widziałam tutaj cennik, na przykład zobaczcie, 2 euro za 3 minuty czasu prysznicowego. Wychodziłam sobie przez maszynkę, to była już godzina 11, w okolicy 11 z tego co pamiętam, więc było całkiem pusto. Zastanawiam się, co tutaj było. Czy to była kafejka internetowa, czy budka telefoniczna? Obok jest restauracja, a także maszyny. Oszukańcze maszyny, oglądałam filmy o tym, nie traćcie na to kasy nigdy, bo to oszukuje ludzi. No i oczywiście sklep. Tuż na zewnątrz jest oczywiście stacja benzynowa, są dystrybutory, a po prawej stronie rozciąga się duży parking dla ciężarówek. Nie był w pełni zapełniony. I tak w blasku księżyca podążałam sobie swoją ścieżką do zestawu. Zaczynamy kolejny dzień naszej walki na niemieckich autostradach. Powinnam w sumie już ruszać, bo już pauza wyszła, ale że tak powiem, po rozładunku właśnie teraz u klienta mam załadunek skrzynek i takich lergutów właśnie w innym magazynie w zupełnie innej części Niemiec, tak mniej więcej po drodze do domu. I tam jest oczywiście czas otwarcia. Kurczę, nie pamiętam, o której się otwierali. O 7 czy 8. No, i to mnie trzyma. Żeby po prostu jakoś tak wyruszyć, żeby mi starczyło czasu, żeby wjechać tam na otwarcie i wrócić do domu. Zauważcie, że właśnie jesteśmy w miejscu, gdzie tutaj jest tylko i wyłącznie miejsce dla chłodni. Cała reszta znajduje się tam z tyłu, tam się jedzie. I tam już chłodnią z włączonym agregatem nie pozwalają wjeżdżać, tylko tu. Więc ja sobie przycupnęłam na nielegalu. Tu. Kazali 10 minut czekać. Piękna noc, no że nie po krzakach, nie? Napisał do mnie Michał, że wyjechał właśnie z Kassel, idzie w kierunku Hanoweru i bardzo goni czas. I najlepsze jest to, że po chwili wysłał mi filmik, że wjechał w korek. I teraz zobaczcie na to. Michał stoi w jedynym korku, który jest obecnie w Niemczech. Także Michał, szacun. Masz ten zaszczyt. No i powodzenia dalej na trasie. Jestem już na miejscu. I już stąd jadę prosto do domu. Nie jest tak źle. Ładowane, tylko czekam teraz na dokumenty. Będę jechała fajnymi ścieżkami do domu. Zobaczycie. Chodnikami. Teraz patrzcie na to. Tutaj jest całkiem nieźle. Jest równo, jest szeroko. A tutaj macie hyperlapsa, 25 minut jazdy, skrócone w 2 minutach. Tutaj jeszcze no, nie było źle. Tak jak mówiłam wcześniej, chociaż droga już troszkę była no, gorsza, jeżeli chodzi o jakość, no to jechało ci całkiem dobrze. Widoczność była dobra, było szeroko, droga dwupasmowa i cyry zaczynały się oczywiście potem, jak na złość, kiedy to nagrywałam, akurat trafiałam na stojące zestawy lub przejeżdżające zestawy w tych ciasnych miejscach. No, ma się to szczęście, nie? Dalej było całkiem nieźle. Wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę ciekawie to się robi dopiero zimą. Biorąc pod uwagę, że są lasy, pola, gdzie ten śnieg zawiewa z tych pól i tutaj w pewnym momencie jest naprawdę stromo, zobaczcie to później, no to może być ciekawie. Jadąc dalej, tak naprawdę nic się ciekawego nie działo, oprócz tego, że po prostu wjechałam właśnie w ten chodnik i zobaczcie, to już musiałam zjechać na pobocze, żeby przepuścić autokar. Tak samo trzeba zjeżdżać na pobocze, jeżeli się mija z jakimś innym zestawem. Kawałek dalej wjeżdża się do dosyć takiej małej miejscowości, w której też po prostu jest dosyć ciasno. Tutaj musiałam wjechać na chodnik, żeby ominąć tą solóweczkę, żeby nie ściągnąć jej naczepą. Trzeba właśnie na to uważać, żeby tą naczepę dobrze wciągnąć. Tutaj zaczęła się no, dosyć nieciekawa jazda pod względem jakości jezdni. Zobaczcie, chociaż to jest w Niemczech, to wygląda dosyć
Polsko. Nie dosyć, że wytrzęsło mnie za wszystkie czasy, no to łata na łacie. Tutaj przepuściłam przez samochody, żeby sobie mnie wyprzedziły, żeby się za mną tam nie wlokły. No i tak właśnie mijała mi droga w kierunku autostrady A38. Tak naprawdę to chyba jedna z niewielu takich niedobrych jakościowo dróg, po których miałam szansę jechać po Niemczech. Naprawdę te drogi są lepsze, w lepszym stanie, z reguły jest szerzej, no i nie jest aż tak źle. Tutaj jeszcze przejechałam sobie przez kolejną miejscowość i już na horyzoncie było widać autostradę A38 i podążające nim samochody. Ostatnie skrzyżowanie, musiałam poczekać na zielone światło, no i potem kierowałam się w kierunku Lipska. No dobra, wiecie o co chodzi, jechałam na Lipsk. No i tak sobie jechałam dalej. Zobaczcie, jakie miałam piękne widoczki. Ładną też pogodę miałam. Takie widoczki są właśnie z autostrady A38. A już tam bliżej Lipska, no to spotkałam swojego starego kumpla Decepticona. Już kiedyś w relacji o nim mówiłam, że to Transformers. Na co mnie poprawiliście, że to przecież Decepticon. I tak, zgadzam się, to Decepticon. Oczywiście, czas na kawkę. Jechałam dalej. Zamknęli mi tunel. Ostatnio jak jechałam, zamknęli mi tunel w kierunku Drezna, a teraz zamknęli na dom. Zamknęli w kierunku Zgorzelca. Trzeba było objeżdżać. Cały ciąg tych wszystkich ciężarówek zjeżdżał. O, zobaczcie. I tak trochę żeśmy się przyształowali właśnie. Tutaj w prawo trzeba było jechać na objazd. Jeżeli chodzi o Niemcy, to każdorazowo taki objazd jest bardzo dobrze oznaczony literką U na niebieskim znaku. I jest na przykład oznaczenie, że U1, U5 jest na przykład na Drezno. Trzeba się tych znaków trzymać. No i oczywiście poniedziałek na naszej ukochanej autostradzie A4. Tutaj roboty drogowe gdzieś w okolicach Krzywej, tak? Dobrze mówię? No i zobaczcie, co się działo. Współczuję Wam wszystkim, którzy stoicie w tych korkach co poniedziałek w kierunku Niemiec. To jest masakra. No i oczywiście bliżej Wrocławia pogoda trochę się skiepściła, ale za to widoki na to niebo były przednie. Zobaczcie, jak pięknie. Niestety ostatnie ujęcia krajobrazowe były ostatnim ujęciem mojego statywku. Przekręciłam go. No, trzeba być po prostu kretynką jak ja, żeby po prostu takiego kurczę druta ukręcić, bo zamiast ja sobie operować tutaj, o tak pięknie właśnie widzicie, jest taka głowica, którą można sobie zablokować i oczywiście mądra Kasia ją sobie zablokowała, przez co się nie mogła przekręcać, więc Katarzyna okręcała całym drutem, więc muszę kupić jeszcze jeden, ten był super. On był po prostu idealny. Mamy guziczek, rączki się otwierają, tutaj mamy stópki i dzięki czemu nam po prostu telefon nie wyjedzie, ładowarka tutaj też się mieści spokojnie, że ten kabel może być wpięty. I zepsułam taki zarąbisty sprzęt, który kosztował chyba ze dwie dychy. I biorąc pod uwagę, że mogę go przykleić wszędzie na szybę boczną, co zresztą widzieliście, miałam ujęcia bocznej szyby, miałam ujęcia, jak sobie cofałam, miałam ujęcia właśnie na przednią szybę i oczywiście siebie z przedniej szyby. I muszę teraz szybko wchodzić na Allegro i kupować nowy, ponieważ na Mastertrucka chcę jechać właśnie z czymś takim. I będę wracała jeszcze też z tego Mastertrucka, więc chciałabym Wam to wszystko kurde pokazać. Teraz widzę nawet, że te nóżki się da tu przekręcać. Jezus Maria. Zaczynam się naprawdę martwić o siebie. Także polecam. O! Takie oto spasowskie samochody są w zagrodzie, a ja kończę pracę. Jeszcze jedna trasa i Mastertruck. Także widzimy się w kolejnym odcinku.